Serdecznie witamy kibiców, sędziów, zawodników. Przed nami szóste spotkanie gospodarzy, czyli Gowisu Banki oraz drużyny. Witamy serdecznie drużynę Tylko za Trzy z Częstochowy i drużyna wystąpi w zestawieniu. Prezentujemy drużynę Tylko za Trzy. Częstochowa, Marek Banasiak. Prosimy bardzo na parkiet numer 1. Jarosław Borczyk. Janisław Borczyk z numerem 14. Widzimy go na koszulce. Tomasz Koniecki. Wojciech Kowalik. Przed chwileczką, on za chwilę się pojawi, bo przed chwileczką dosłownie odbierał klucz Wachę Murat Jan, także go również powitajmy. Z numerem 24 Arkadiusz Suwalski. Z numerem 9 kapitan drużyny i najlepszy strzelec koszykarskiej ligi okręgowej w tej chwili Marcin Szczęsny. I z numerem 12 Mariusz Kwasa. Jeszcze raz serdecznie witamy. Koszykarska drużyna Tylko za Trzy Częstochowa. Gospodarze, czyli Gminy Szereg Kultury i Sportu w Parkach, wystąpi w zestawieniu. Z numerem 3 Patryk Gawroński. Z numerem 5 Marcin Sawicki. Z numerem 7 Łukasz Forgalski. Z numerem 8 Marcin Galiczak. Z numerem 11 Kamil Praski. Z 14 Grzegorz Korzonek. Z 15 Damian Krawczyk. Z 16 Rafał Nowak. Z numerem 21 Dariusz Dędek. Z numerem 33 Bartłomiej Sara. Numer 34 Roman Ząbkowski. I z numerem 36 Adam Kolejewski. Dzisiaj tylko na ławce trenerskiej Michał Sara. Serdecznie witamy drużynę Gokisu Banki. Jak mówiłem, przed nami spotkanie pomiędzy drużyną gospodarzy, która w 5 meczach zdobyła 10 punktów, czyli komplet, i zajmuje pozycję wicelidera, gdyż Koszalin jest gorsza od ubiegłorocznego triumfatora UKS-u Mustaw Częstochowa, który również w 5 spotkaniach zdobył 10 punktów.
Jeszcze raz bardzo serdecznie powitam sędziów dzisiejszego spotkania. Pan Robert Ogrodniczek i pan Jacek Jaszkiewicz poprowadzą dzisiejsze spotkanie na boisku, a pan Cezary Gajda będzie tutaj przy stoliku sekretarza. Serdecznie witamy. Również widzę z numerem 11 pojawił się Wachem Radian. Serdecznie witamy. Trener, grający trener zespołu. Marcin Szczęsny i 2-0 dla zespołu gości. Gospodarza. I za 3 w tej chwili rzut ma Rafał Nowak, 5-2 dla Gopisu. Got it.
dwa kolejne punkty zdobywa Marcin Sawicki. Zmiana w drużynie gości. Wchodzi Kamil Praski, schodzi Patryk Gawroński. Czwarta minuta spotkania. Faulowany był Wacher Moravian. Będzie wykonywał rzuty osobiste. Celny. Trzeci punkt dla drużyny gości. I również czwarty. W drużynie Gopisu kolejna zmiana. Powraca Patryk Gawroński. Schodzi Grzegorz Korzonek. I w tej chwili Marcin Szczęsny zdobywa kolejne dwa punkty. Odpowiedź Rafała Nowaka i 9-6 dla Dukisu. Ponownie faulowany Wacher Moravian, który będzie wykonywał rzuty osobiste. Kosz jest zaliczony i dodatkowy rzut osobisty. I mamy remis 9-9. Pana piłka niesiona. I Rafał Nowak wyprowadza gospodarzy na prowadzenie 11-9. Wyrównuje z numerem 1 Marek Banasia. Za 3 bezbłędnie Patryk Gawroński. Siódma minuta spotkania. Rzut osobisty wykonuje Janisław Borczyk.
jakieś zawodnicy za wcześnie. Doszli strefy rzutów osobistych. Tym razem celnie. 12 punkt. A tu zmiana. Dariusz Dorek opuszcza boisko, a wchodzi z numerem 34 Roman Ząbkowski. Gawroński, 15 i 16 punkt. Faulowany Arkadiusz Suwalski. I w drużynie gości zmiana. Z numerem 12 pojawia się Mariusz Kwasek, a opuścił z numerem 14 Janis Łaborczyk. Trzynasty punkt dla Tylko za trzy. I również punkt 14. Bezbłędne rzuty wolne Mariusza Kwaska. Do końca spotkania 2 minuty. Oczywiście kwarty, pierwsze kwarty tego spotkania, wynik 16 do 14 dla Gokisu. Punkty Wachy Borjadana zaliczone. Raz, że były 3 kroki, a 2 cały czas robi przeniesienie piłki w ten sposób. Bezbłędnie za 3 Marcin Sawicki, 19 do 16. Minuta 10 do zakończenia spotkania. Marcin Sawicki występuje również w trzecioligowym starcie Meble Dobrodziej. Podobnie jak Rafał Nowak. Sekund do zakończenia pierwszej kwarty. Zmiana. Dariusz Dędek zmienia Rafała Nowaka. Thank you.
Proszę o wytłumaczenie sytuacji, co jest w ogóle. Brawo, tylko brawo. Pół minuty zakończenia pierwszej kwarty. Zawsze Marcin Szczęsny doprowadza do wyrównania. Ale już dwa punkty kolejne Marcina Sawickiego i 15 sekund do zakończenia tej kwarty. 8 sekund, 6, 5, 3. Koniec. I zaliczone 3. Sędziowie zaliczają w ostatniej sekundzie. Patryk Gawroński doprowadza wynik do rezultatu 24-19. Przed nami druga kwarta spotkania pomiędzy Gokisem Banki a drużyną Tylko za Trzy z Częstochowy. Wynik spotkania 24-19 dla gospodarza. Rozpoczyna Marcin Sawicki. Kolejne dwa punkty dla gości zdobywa najlepszy strzelec koszykarskiej ligi okręgowej Marcin Szczęsny. I za trzy przed chwilą trafił Kamil Braski. Thank you.
i podwójne zmiany w obydwu zespołach. Po raz pierwszy w dzisiejszym spotkaniu w drużynie gospodarzy pojawiają się z numerem 15 Damian Krawczyk oraz z numerem 8 Marcin Galiczak. Również drużynę gości z numerem 0 Tomasz Koniecki. I z boniastką Marcin Mariusz Pasek. Faulowany przed chwilą dynamicznej akcji Patryk Gawroński. Dariusz Dębny, który opuszcza boisko, w jego miejsce wchodzi Rafał Nowak. Drugiej kwarty. Dobra zbiórka Rafała Nowaka, który jest faulowany. Czas dla drużyny gości. Po krótkiej przerwie dwa rzuty osobiste będzie wykonywał grający również, jak wcześniej już mówiłem, w trzecioligowej drużynie Stad Meble Dobrodziej, Rafał Nowak. A w tej chwili mamy 4:39 drugiej kwarty. Thank you.
przeszłości występował w zespole również Mas Polpanki. I będzie zmiana do drużynie gości, właśnie Bartłomiej Kulpa schodzi, a wchodzi z numerem 24 Arkadiusz Suwalski. I dwa punkty uwagam Radiana. Pierwsze fał gospodarzy w tej kwarcie. I mamy podwójną zmianę. Marcin Sawicki za Kamila Praskiego i Dariusz Dędek za Damiana Krawczyka. Na parkiecie pojawili się najskuteczniejsi zawodnicy GOKiS-u w dotychczasowych 5 spotkaniach. 28 punkt tylko za 3. Mariusz Kwasek i również 29. Szata drużyny gospodarzy. W międzyczasie był faulowany Marcin Sawicki. Jak Państwo widzą, można się zorientować po koszulkach drużyny gości. W większości to byli koszykarze CTS AZS Politka Częstochowska, a więc posiadający już pewną przeszłość koszykarską. No niestety następcy Politechniki dzisiaj występują na drugoligowych parkietach. Do zakończenia drugiej kwarty 3 minuty, wynik 30-29. Rzuty osobiste będzie wykonywał Grzegorz Korzonek. Jeden celny rzut, 31-29. Tym razem faulowany Marcin Szczęsny z numerem 9 będzie wykonywał dwa rzuty osobiste w zespole gospodarzy. Zmiana po raz pierwszy pojawia się na parkiecie Bartłomiej Sara, który zmierza Grzegorza Korzonka.
Marcin Szczęsny, przypominam, to dotychczas najskuteczniejszy koszykarz Częstochowskiej Ligi Okręgowej i zdobywa 30 punkt dla drużyny gości. Znakomita indywidualna akcja Marcina Sawickiego. Dwa punkty zaliczone i dodatkowy rzut osobisty. Piąty faul drużyny gości i na linii rzutów osobistych Dariusz Dędek. I dwukrotnie celnie trafia do kosza.
25 sekund do zakończenia tej kwarty. Siedemnaście. Faulowany Marcin Szczęsny i czas dla drużyny gospodarzy. A do zakończenia kwaty pozostało zaledwie 15 sekund. Ile z końca? 15 sekund. W koszykówce jest to czasem bardzo, bardzo długi okres. Na 15 sekund przed zakończeniem tej kwarty piłka z pokut dla drużyny tylko za 3. Dobrze. 10 sekund. Kolejne przewinienie gospodarzy. 7, 5, 4, 3, 2, 1. I w ten sposób mamy za sobą, można powiedzieć, połowę spotkania. 38-35 po dwóch kwartach prowadzą gospodarze. I po niecałym kwadransie spotykamy się ponownie na parkiecie. Przypominam, gospodarze, czyli Gioki z Parki, prowadzą 38-35. Szczęsowską drużyną tylko za 3. I pierwsze 3 punkty, czyli kwarcie zdobyła Marcin Sawicki. 41-35. Tym razem tak zwana koszykarska szapa Arkadiusza Sobalskiego. Yeah.
i dwa punkty dorzuca Dariusz Dębek. Marcin Szczęsny przed chwilą zdobył 36 i 37 punkt dla gości. Suwalski. Z numerem 16 3 punkty zdobył. A Marcin Stawicki przed chwilą właśnie dorzucił kolejne 3 punkty, 47-39. Kamil Praski, Zagrzegowa Skowronka oraz
Roman Ząbkowski za Dariusza Dętka. Piąta minuta spotkania, znaczy drugi, przepraszam, trzeciej kwarty oczywiście, a więc została nam jeszcze połowa. I jest 48 punkt, Patryk Gawroński. Dwa rzuty osobiste z numerem 14 będzie wykonywał Janisław Borczyk. Celny rzut. 40 punkt i zmiana. Właśnie Janisław Borczyk schodzi, a wchodzi z numerem 12 Mariusz Pasek. Gawroński i 50 punkt Goki Suparki. Dwa rzuty osobiste będzie wykonywał Marcin Szczęsny z numerem 9. Celna dobitka z numerem 24 Arkadiusza Suwalskiego. Faulowany Rafał Nowak. I 51 punkt. Trzy minuty do zakończenia tej kwarty. Będzie zmiana w drużynie. Gości schodzi Arkadiusz Suwalski, a wchodzi Bartłomiej Kulpa. Kolejny rzut osobisty będzie wykonywał, jak wcześniej mówiłem, już najlepszy dotychczas strzelec z koszykarskiej ligi okręgowej, Marcin Szczęsny. Właśnie jego 40
Trzeci punkt dla tylko za trzy. I 44. Marcin Sawicki będzie wykonywał dwa rzuty osobiste na 2,5 minuty przed zakończeniem trzeciej kwarty. Schodzi, a wchodzi. Pan zszedł Marek Panasiak. 2 minuty do zakończenia tej kwarty. Pozostały 46 sekund. Był to zatem czwarty faul Patryka Gawrońskiego. Była zmiana. Marcin Sawicki opuścił parkiet. Na jego miejsce Grzegorz Korzonek, a celnie trafił Wawel Muradian. Do zakończenia tej kwarty i piłka po stronie gospodarzy. Na 30 sekund zdobywa Dariusz Dębek. 2 punkty. Koniec.
zakończyła się trzecia kwarta. Wynik spotkania przed ostatnimi 10 minutami 53-48 dla Gokisu. Marcin Galiczak. Piłka po stronie gospodarzy. Dwa
punkty Arkadiusza Suwalskiego. 57-52. Schodzi Dariusz Dędek, na boisku pojawia się Rafał Nowak. Do zakończenia tej kwarty 7 minut. I całego spotkania. I kolejne dwa punkty Patryka Gawońskiego. 59-52. O czas poproszę szkoleniowiec. Tylko za trzy. W tej chwili najskuteczniejszym zawodnikiem spotkania jest zdobywca 18 punktów, Patryk Gawroński. Sekund do zakończenia kwarty i całego spotkania. Wynik 59-52. Koszykarska szapa Rafała Nowaka i zarazem piąty fał drużyny gości, czyli rzuty osobiste. Wykonuje Patryk Gawroński. Gawroński zdobywa swój 21 punkt. Grzegorz Korzonek schodzi i pojawia się na parkiecie Marcin Sawicki. Patryka Gawrońskiego i jego 23 punkt, a ze 64 drużyny Gokisu. Zatrzymaj!
i za trzy to jego drugi rzut w tym meczu. Kamil Praski, 67-52. Najwyższe prowadzenie gospodarzy w dzisiejszym spotkaniu. Suwalskiego. Popychany Patryk Gawroński i jego rzuty osobiste. A do zakończenia spotkania 4 minuty. I Janisław Borczyk zdobywa 56 punkt, da tylko za 3. Marcin Galiczan. Za 3. 71-56. Jest pierwszy faul w tej walce dla gospodarzy. Fauluje na faul Nowa. I będziemy mieli podwójną zmianę. Schodzą Kamil Praski, Rafał Nowak. Wchodzą Dariusz Dędek i Bartłomiej Sara. A w drużynie gości Janisław Borczyk opuszcza parkiet, a wchodzi Bartłomiej Kulpa. Musi poczekać Bartłomiej Kulpa na zmianę. Do zakończenia kwarty spotkania. Ofensywny faul Arkadiusza Suwalskiego. Był to zatem czwarty właśnie
trwał zawodnika drużyny Gosi, który przed chwileczką opuścił parkiet, a pojawił się Bartłomiej Kulpa, a Patryk Gawroński zdobył 74 i 75 punkt dla Gokisu. A tu Dziurawi, Kosz, Marcin Szczęsny za 3. Marcin Galczek opuścił parkiet, a pojawił się na nim Adam Kolejewski. Patryk Gawroński ponownie za 3. 78-59. No, znakomite sytuacje buduje Dariusz Dędek. A zbiera właśnie znakomicie Adam Kolejewski. Marcin Sawicki. 80 punkt dla gospodarzy. A z numerem 7 po raz pierwszy na parkiecie serdecznie witamy Łukasz Furgalski. 40 sekund do zakończenia spotkania. Za 3 Marcin Sawicki. Faulował Dariusz Dędek. Niecałe 10 sekund i posiadamy gospodarze. 7, 6, 5, 4, 3. I przed chwileczką sędziowie zakończyli spotkanie. 82-59 zwyciężyła drużyna Gokisu Panki, odnosząc 6. zwycięstwo w tegorocznych rozgrywkach. Ja chciałem serdecznie podziękować wszystkim kibicom, działaczom, trenerom, jak również zawodnikom, a także oczywiście sędziom dzisiejszego spotkania, zarówno boiskowym, jak i stolikowemu. Thank you.